W wielu krajach świata nadal mają miejsce prześladowania religijne, często wiodące do brutalnych aktów przemocy i śmierci niewinnych ludzi. Chrześcijanie stanowią 3/4 ofiar tych prześladowań. Milczenie i obojętność społeczeństw krajów zachodniej cywilizacji wobec tych zjawisk są zarazem podejrzane i zatrważające. XX wiek był świadkiem niespotykanych dotychczas prześladowań i wstrząsów, gdy radykalne siły polityczne, tak lewicowe jak i prawicowe, niszcząc stary porządek, uderzały przy okazji w chrześcijaństwo. Zginęły miliony. Takiej liczby ofiar nie było łącznie w całej znanej historii. Państwowa cenzura i kontrola działalności Kościoła, stosowana dziś przez niektóre reżimy, powoduje dyskryminację chrześcijan. W Chinach wciąż tajemniczo znikają księża i biskupi. Inni bywają zatrzymywani, osadzani w areszcie domowym lub więzieniu, czasami na dziesięciolecia. Ten potajemnie nakręcony film ukazuje biskupa Johna Han Dinsian z Yeonnyang, który spędził 35 lat w milicyjnym areszcie. Prześladowania ze strony państwa nadal pozostają elementem brutalnej rzeczywistości, choć od lat 90. ubiegłego wieku w wielu krajach obalono dyktatury lub dokonano głębokich reform. Wiele społeczeństw może dziś cieszyć się wolnością, o jakiej nie śniło się poprzednim pokoleniom. Są jednak kraje, w których po upadku poprzedniego reżimu szybko powstawały nowe zagrożenia dla swobód religijnych, często wiodące do tragedii. Problem fundamentalizmu islamskiego, a właściwie jego radykalnej odmiany ekstremizmu, występuje w państwach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji w różnym natężeniu. Od czasu niedawnego obalenia dyktatury w kilku krajach arabskich umiarkowane ruchy islamskie wyraźnie oddają pole ekstremistom, agresywnie dążącym do przejęcia władzy. Chrześcijanie w tych krajach czują się coraz bardziej zagrożeni i nie bez powodu. Po obaleniu reżimu Saddama Husajna dochodzi w Iraku do regularnie powtarzających się napaści na kościoły, domy i rodziny chrześcijańskie. Ich skutkiem jest masowy eksodus. Liczba chrześcijan zmniejszyła się od 2003 roku z 1 400 000 do 300 tysięcy. Tam, gdzie dominująca religia sankcjonuje nierówność społeczną, jak na przykład system kastowy w Indiach, reakcją na chrześcijańskie przesłanie może stać się wybuch agresji na niespotykaną skalę. W indyjskim stanie Orissa miały miejsce dwie fale antychrześcijańskich wystąpień o niespotykanym wcześniej natężeniu agresji. Ich ofiarą padło ponad 330 kościołów i kaplic oraz ponad 5 tysięcy domów mieszkalnych. Zginęło 500 osób, a 54 tysiące straciło dach nad głową. Zakonnicę, siostrę Minę, publicznie zgwałcono na oczach wrogiego tłumu. Po tym zdarzeniu złożyła śluby wieczyste. Podobne wydarzenia miały miejsce w Malezji, Indonezji, Pakistanie, a nawet w buddyjskiej Sri Lance.
papież Benedykt XVI powiedział: wolność wyznania jest najważniejszym z praw człowieka, gdyż dotyczy jego relacji z Bogiem. Pomoc Kościołowi w potrzebie, będąc katolicką organizacją charytatywną, powołana jest do wspierania tych wspólnot chrześcijańskich i dbania, by przynajmniej nie zapominano o prześladowanych. Usłyszcie krzyk tych, którzy cierpią za swoją wiarę. Jesteśmy ich nadzieją. Tylko razem możemy pokonać nienawiść religijną. Twórca pomocy Kościołowi w potrzebie, ojciec Werenfried van Straten, powiedział: oni są poddawani próbie wiary, my próbie miłości. Codziennie jest 10 do 15 ciał, a najgorsze, że jak ktoś w Karaczi ginie, to już po 10 minutach policja i ludzie chodzą w tym miejscu, jak gdyby nigdy nic się tam nie stało. Obecnie policja nie ma nic do gadania w mieście. Takiego terroryzmu jak teraz nie było w Karaczi od 10 lat. Ubodzy mieszkańcy dzielnicy Issanagri postanowili sami bronić się przed wpływem mafii narkotykowych, poborców haraczy oraz przed rosnącą przemocą. Zdecydowali się wybudować mur, aby ograniczyć ruch motorów na wąskich uliczkach i móc kontrolować, kto wchodzi na teren ich chrześcijańskiej enklawy. Dla chrześcijanina życie w Karaczi jest straszne. A teraz stało się jeszcze gorsze. Ciągle mi grożono. Mówili: zmień swoją religię i przejdź na naszą. Dostawałem mnóstwo gruźb. Mówiłem o tym ludziom, ale nikt mi nie wierzył. Na policji mówią nam, że jak złapią sprawcę, to coś zrobią i nasza strata będzie mniejsza. Ale nikt nas nie słucha. Słuchają tylko swoich, czyli muzułmanów. W każdej sprawie wywierają nacisk na nas, chrześcijan. Chrześcijan nikt nie słucha. Nadzieja na to, że trudna sytuacja rodzin chrześcijańskich żyjących w Issanagri może się zmienić, sprawia, że pomimo niepewnego jutra i rosnącej przemocy, nie zamierzają oni opuszczać miasta strachu, jak bywa nazywane Karachi. Ja widzę, że cokolwiek ich spotyka, bieda, choroby, nawet wtedy ich wiara pozostaje silna. Jestem o tym przekonany. Jestem pod wrażeniem ich wiary. Modlę się, aby z Bożą pomocą mogli iść naprzód i żyć lepszym życiem. Być chrześcijaninem to wielka sprawa, to wielka rzecz, móc wymawiać imię Chrystusa. Urodziliśmy się chrześcijanami i chcemy żyć jak chrześcijanie. W naszej parafii będziemy wreszcie mieli kościół. Po 40 latach jej istnienia. To szczęście, że otrzymaliśmy wsparcie od organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Shabazz Bhatti został pierwszym chrześcijaninem, który objął publiczny urząd w federalnym rządzie Pakistanu. Jedną ze spraw, w które Shabazz Bhatti zaangażował się całym sercem, była sprawa Azi Bibi, chrześcijańskiej matki pięciorga dzieci, oskarżonej o bluźnierstwo i skazanej na karę śmierci. Otwarte mówienie o nadużywaniu ustawy o bluźnierstwie spowodowało, że Bhatti zaczął otrzymywać coraz więcej pogróżek. Panie ministrze, zapomnieliśmy o jednej sprawie. Grożono panu. Kto? Jakie pogróżki pan otrzymuje? Od kiedy prowadzę kampanię przeciwko szariatowi i przeciw ustawie o bluźnierstwie, staję w obronie prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości, talibowie mi grożą. Ale chcę powiedzieć, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie. Znam znaczenie krzyża i podążam drogą krzyża. World
Na świecie szeroko potępia się morderstwo Shahbaz Bhattiego, jedynego chrześcijanina w rządzie Pakistanu. Bhatti jest drugim politykiem wysokiej rangi, który został zabity za przeciwstawienie się kontrowersyjnemu prawu o bluźnierstwie. Gdy jesteś chrześcijaninem, podpalą i zniszczą co twoje. Jeśli nie jesteś, zostawią ci twój dom. Nie było kogo prosić o pomoc. Wszyscy wokół byli tymi, którzy nas atakowali i zwalczali. Nie było żadnych chrześcijan w pobliżu. Każdy drobiazg może spowodować zamieszki. I kiedy wybuchną jakiekolwiek, młodzi, których widać na ulicach, a którzy nie mają pracy, chodzą po całym terenie, żeby kraść i zabrać wszystko, co mogą unieść. To, czego nie mogą zabrać, podpalają. Czasami zamieszki trwały 2 dni, zanim pojawiły się wojsko i policja. Do tego czasu poczyniono duże szkody. W trakcie zamieszek fundamentaliści islamscy zaatakowali kościoły. W jednym z ataków podpalono budynek plebanii z proboszczem w środku. Gdy próbował on uciec z płonącego budynku, poddano go torturom. Wkrótce potem zmarł w szpitalu. Ksiądz ten mieszkał w parafii przez wiele lat i nie tylko był dobrze znany parafianom, lecz także okolicznym rodzinom muzułmańskim. Fanatyzm niektórych muzułmanów, gdy chodzi o ich religię, można być ich dobrym przyjacielem, ale w rzeczywistości ten twój przyjaciel zwróci się przeciwko tobie. Tak więc oni znali tego księdza, bo niektórzy z nich chadzali tam żebrać i on dawał im coś. Lecz gdy pojawia się tego typu sytuacja kryzysowa, nie wszyscy z nich pamiętają, że ten człowiek jest ich przyjacielem. Odsunęliśmy się od okien, zamknęliśmy bramy, położyliśmy wszystkie dzieci na podłodze. Niektórzy rodzice chcieli zabrać swe dzieci i uciekać, lecz każdego przyłapanego na ulicy zabijano, więc reszta została w środku. Gdy poszliśmy na górę zobaczyć przez okno, co się dzieje, ujrzeliśmy jedną wielką masakrę. Wielkie maczety i, jak to się mówi po włosku, ludzkie ciała pocięte jak salami. Cak, 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 bum, cak, cak, cak. To wszystko działo się na naszych oczach. Wioskę Narai doszczętnie spalono. Zabili i spalili wszystkich. Chcielibyśmy zaapelować do was w Europie i w Ameryce, żebyście uświadomili sobie nasze problemy tutaj w Nigerii, ponieważ jest to bardzo ważny kraj w całej Afryce. Jak wiecie, islam robi wszystko, by kontrolować Nigerię. To jest ich celem. Jeśli to im się uda, będą mogli z łatwością przejąć kontrolę nad resztą Afryki. Nagle wpadł na mnie człowiek z rozerwanym brzuchem. Wnętrzności były na wierzchu. Ojcze, módl się za mnie, ja nie przeżyję. Tam byli muzułmanie. Niektórzy szli drogą, inni byli w samochodach uszkodzonych przez wybuch. Też umierali. Jak żyję na tym świecie, nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Ludzie umierali w potwornych męczarniach. Grupa Boko Haram powstała w Maiduguri w roku 2002. Jej twórca, Ustas Mohamed Yusuf, potępiał zachodnie wartości i styl życia jako sprzeczne z islamem i prowadzące do niesprawiedliwości społecznej. W 2009 roku Boko Haram rozpoczęła powstanie w celu utworzenia na ziemiach północnych Stanów Nigerii niezależnego państwa islamskiego. Po jego upadku sekta kontynuuje kampanię terroru, w której zginęło już ponad 1000 osób. Rząd wprowadził stan wyjątkowy na niektórych obszarach.
a posterunki wojskowe stały się codziennością dla Nigeryjczyków, niezależnie od wyznania. Mimo to grupa działa coraz brutalniej. Nie ma tygodnia bez wybuchów samochodów pułapek, bez wybuchów gazu, bez wybuchów bomb, które eksplodując zabijają biednych ludzi. To dlatego nasi mieszkańcy uciekają z Bagdadu przed tą straszną sytuacją. Problemem jest bezpieczeństwo. Pod tym względem żyjemy w próżni. Armia i policja nie są w stanie bronić ludzi, są źle wyszkoleni, a ludzie ciągną tylko ku swoim. Muzułmanie trzymają z muzułmanami, Kurdowie z Kurdami, szyici z szyitami, sunnici z sunitami. A jak nie ma bezpieczeństwa, to nie można pracować. Cały czas jest niebezpiecznie, a życie jest zagrożone. Jedna z największych tragedii, jaka spadła na chrześcijańską społeczność Iraku po upadku Husajna, miała miejsce w październiku 2010 roku i rozegrała się w syriackim kościele katolickim Matki Boskiej Wybawicielki w Bagdadzie. Napastnicy powiązani z Al-Kaidą wzięli 100 zakładników spośród uczestników niedzielnej mszy. W czasie akcji odbijania terroryści otworzyli ogień i zdetonowali ładunki. Zginęło 58 osób, w tym 2 księży. Wielu zostało ciężko rannych. To jest ojciec Thayer, a to ojciec Wasim. Kiedy terroryści wdarli się do kościoła, ojciec Wasim stanął przed nimi i spytał: dlaczego chcecie nas zabić? My też wierzymy w Boga. Wszyscy mamy jednego Boga. A oni odpowiedzieli: jesteście bluźniercami. Ojciec Thayer próbował ratować małe dzieci, kobiety i innych ludzi w kościele. Jego też zabili. W ciągu ostatniego dziesięciolecia w wyniku emigracji chrześcijańska mniejszość w Iraku stopniowo topniała. Ich liczba spadła z 900 tysięcy w okresie przed inwazją do 200 tysięcy obecnie. Amman, stolica haszymickiego królestwa Jordanii, stał się bezpieczną przystanią dla wielu chrześcijan szukających nowego domu za granicą. Nie jest łatwo. Oni żyją w strachu, bo wiedzą, że w każdej chwili mogą być odesłani do Iraku. A to oznacza dla nich dalszą niepewność albo i śmierć. Bo wszystko, co mieli, zostawili lub stracili w Bagdadzie. Według mnie najważniejsze dla tych rodzin jest wsparcie. Nasi bracia w wierze cierpią i potrzebują pomocy. Potrzebują waszej modlitwy i potrzebują waszego wsparcia materialnego. Chrześcijanom, którzy zostali w swojej ojczyźnie mimo nieustannego zagrożenia życia, siłę daje nadzieja, że Irak pokona konflikty i podziały. Te nadzieje widać w wysiłkach podejmowanych od lat przez przywódców kościoła na rzecz nawiązania dialogu z muzułmanami, propagowania kultury różnorodności i wzajemnego szacunku. Mamy liczne kontakty z imamami, władzami religijnymi, z politykami. Chcemy, aby wszyscy mogli zasiąść razem i prowadzić dialog, a nie walczyć ze sobą. W czasie Ramadanu, kiedy muzułmanie mają post, ja przygotowuję posiłki dla ponad 200 ludzi, także dla duchownych. Zbierają się razem i rozmawiają. I to nie byłoby możliwe bez kościoła. Nawet burmistrz miasta powiedział, że jedynym, który może pomóc w naszym zjednoczeniu, jest kościół.
wielu krajach świata nadal mają miejsce prześladowania religijne, często wiodące do brutalnych aktów przemocy i śmierci niewinnych ludzi. Chrześcijanie stanowią 3/4 ofiar tych prześladowań. Problem fundamentalizmu islamskiego, a właściwie jego radykalnej odmiany ekstremizmu, występuje w państwach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji w różnym natężeniu. Od czasu niedawnego obalenia dyktatury w kilku krajach arabskich umiarkowane ruchy islamskie wyraźnie oddają pole ekstremistom, agresywnie dążącym do przejęcia władzy. Milczenie i obojętność społeczeństw krajów zachodniej cywilizacji wobec tych zjawisk są zarazem podejrzane i zatrważające. To jest jej zdjęcie, jak była bardzo mała. To wtedy, jak zdawała egzamin do szkoły. To jest Nadia z ojcem i rodzeństwem. To jest zdjęcie Nadii. To też Nadia. Egipt najczęściej kojarzy się ze starożytną przeszłością, faraonami i piramidami. Niewielu przybyszów zdaje sobie sprawę, co kryje się za fasadą turystycznego raju. W 2011 roku nasiliły się akty przemocy wobec chrześcijan, którzy stanowią zaledwie 15% 80-milionowej populacji Egiptu. Chyba najbardziej okrutną i najmniej znaną formą prześladowań są porwania nieletnich dziewcząt i przymuszenie ich do zmiany wyznania. Przypadki wymuszonego przyjęcia islamu nasiliły się w Egipcie w latach 90. od chwili pojawienia się ugrupowań islamistycznych. Te porwania odbywały się za wiedzą Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Po rewolucji i rozwiązaniu agencji salafici mogli realizować własne cele. Okazało się, że interesują się dziewczętami, 11, 12 i 13-letnimi. Zaprowadziłem ją do kościoła. W czasie mszy na chwilę wyszedłem, a gdy wróciłem, już jej nie było. Przeszukaliśmy sąsiednie ulice, wróciliśmy do kościoła, ale jej nigdzie nie było. Byłem wstrząśnięty, gdy się dowiedziałem, że moją siostrę porwano. Razem z kolegami z pracy, też chrześcijanami, przewróciliśmy wszystko do góry nogami. Szukaliśmy po szpitalach, w różnych miejscach. Byliśmy zszokowani. Później do nas dotarło, że porwali ją dlatego, że jest chrześcijanką. Porwania są w Egipcie na porządku dziennym. Chrześcijańskie dziewczęta są uprowadzane w nieznanych kierunkach, odurzane narkotykami, gwałcone, a po tygodniach męczarni szantażowane i zmuszane do przejścia na islam. W dzisiejszym Egipcie, jeżeli znika młoda chrześcijanka, to można spodziewać się, że za miesiąc lub dwa pojawi się ona w takim wideoklipie. Wszystko po to, by wpłynąć na nią, by przed kamerami w nagraniu wideo przyznała, że przeszła na islam dobrowolnie. Z chwilą takiej deklaracji jest oficjalnie uznana za muzułmankę i chrześcijańska rodzina traci do niej wszelkie prawa. Przerażone chrześcijańskie dziewczęta, prześladowane i narażone na muzułmańskie prowokacje, mogą liczyć na pomoc kościelnych ośrodków, takich jak ten prowadzony przez katolickie arcybiskupstwo Minija. Poza pomocą materialną ośrodek zapewnia przede wszystkim wsparcie duchowe i psychologiczne. Dziewczyna, która tu przychodzi, nie płaci za nic. Biskupstwo bierze na siebie całą odpowiedzialność za nią, nie tylko za jej wiarę, ale za całe jej życie, zdrowie i sprawy bytowe. Chciała mnie porwać grupa muzułmanów, dlatego tu jestem.
Były nieporozumienia między muzułmanami a moim bratem. Rodzina obawiała się o moje bezpieczeństwo i posłała mnie tutaj. Teraz nawet w wolnym czasie nie wychodzę, bo się ich boję. Boję się tego, jak na mnie patrzą. A jak jestem w domu, to zawsze w środku. Nigdy nie wychodzę. Nie mogłam jeść, pić ani spać. Oni tylko zmuszali mnie do narkotyków i do seksu. Potem przyszli inni mężczyźni i mnie zabrali. Byłam z nimi 2 dni. Nie wiem, jak udało mi się przeżyć. Ich było 5. Wszyscy byli ze mną w jednym pokoju. W ciągu tego miesiąca zgwałciło mnie przynajmniej 50 mężczyzn. Ale ja jestem chrześcijanką, więc nic nie można im zrobić. Siostra Kiran i siostra Saroini przygotowują się do kolejnego długiego dnia pracy. Obie siostry należą do zakonu o nazwie Towarzystwo Jezusowe Maryi i Józefa. Nic nie jest w stanie zakłócić ich porannej modlitwy. Nawet utrzymujący się zapach dymu, ponure wspomnienie wydarzeń z sierpnia 2008 roku. Wtedy to katolickie centrum edukacyjne zostało podpalone. Fundamentaliści hinduistyczni w indyjskim stanie Orissa spalili około 5000 domów, kościołów i ośrodków duszpasterskich należących do mniejszości chrześcijańskiej. W duchu tej przemocy było zabójstwo znanego nacjonalistycznego przywódcy hinduistycznego. Został on zabity przez lewicowych rebeliantów, którzy nie mają nic wspólnego z mniejszością chrześcijańską. Ale nacjonaliści wykorzystali to zabójstwo jako okazję, by zażądać, aby wszyscy chrześcijanie opuścili kraj, ponieważ chrześcijaństwo jest uważane przez nich za obcą religię, która nie ma prawa istnieć w Indiach. W wyniku zamieszek na tle religijnym zostało zabitych 70 osób. Blisko 50 tysięcy zostało przesiedlonych, a znaczna liczba budynków została zniszczona lub uszkodzona. Jeden z budynków kościelnych służył przez pewien czas jako miejsce składowania darów dla potrzebujących. Ale teraz prawie wszystko zostało rozdane z wyjątkiem kilku metalowych skrzynek na cenne przedmioty osobiste. Żywność przeznaczona na doraźną pomoc została już też prawie w całości rozdana. Dzisiaj siostry pakują racje żywnościowe tylko dla 3 rodzin mieszkających w pobliskim obozie dla uchodźców. Środki żywnościowe zostały przekazane jako dar przez katolickie organizacje charytatywne w Niemczech. Siostra Saroini i siostra Kiran są jedynymi, które regularnie przychodzą z pomocą do tego obozu. Sporadycznie zjawiają się w nim również przedstawiciele Czerwonego Krzyża. Jedną z rodzin, które siostry dziś odwiedzają, jest rodzina 50-letniego Gobindy Nayaka. To metalowe pudełko zawiera wszystkie cenne rzeczy, jakie mu pozostały. Ta niewielka przestrzeń w namiocie jest tym, co obecnie nazywa on swym domem. Kiedyś pan Gobinda miał ładny, duży dom, ale teraz wszystko leży w gruzach. Wierzymy w Boga, który jest przedstawiony w Biblii. Nie możemy czcić hinduskich bogów. Zostaliśmy wychowani w wierze chrześcijańskiej przez naszych rodziców i dziadków. Zgodnie z naszą wiarą wszyscy jesteśmy równi i dlatego żaden system kastowy nie może uważać nas za ludzi spoza kast i niedotykalnych. Ponieważ nie nawróciliśmy się na hinduizm, zniszczono nasze domy i zmuszono nas do opuszczenia naszych wiosek. Do dzisiaj fundamentaliści hinduistyczni propagują swą politykę antychrześcijańską na podobnych plakatach. Po lewej stronie widnieje na nim zabity przywódca, a po prawej stronie jest zdjęcie jego następcy. Pomiędzy nimi znajduje się Krishna i słynny historyczny wódz Arjuna. Wszyscy oni przekazują moc i władzę obecnym politykom. Billboard znajduje się w centrum Raiki. Gdy siostry przyjeżdżają do miasta, muszą za każdym razem przejść obok tego plakatu. Siostry pamiętają zbyt dobrze przesłanie, jakie zabity przywódca hinduistyczny nieustannie powtarzał. Jako przywódca mówił on, że należy zabijać chrześcijan, należy dokonywać gwałtów na chrześcijanach i należy zniszczyć chrześcijaństwo, ponieważ religia ta pochodzi z zagranicy i należy wyrzucić chrześcijan z powrotem za granicę, aby tam obchodzili Boże Narodzenie i Wielkanoc. Do kolejnego obozu, do którego się udają, można dostać się tylko na motocyklu. Dla fundamentalistów hinduistycznych członkowie tej społeczności mają jedną zasadniczą wadę. Są oni wszyscy chrześcijanami. Zostali wygnani ze swoich domów i teraz przebywają w tym obozie pośród lasu. Pasmo górskie w stanie Orissa. Prawie wszędzie można znaleźć tego typu małe kościoły.
W jednym z nich, Arun Digal, służy jako kapłan już od kilku lat. Teraz siostry towarzyszą temu młodemu kapłanowi w trakcie wizyty, która jest dla niego ciężkim przeżyciem. Po raz pierwszy bowiem od 8 miesięcy wraca do swojej wioski i do swojego poprzedniego kościoła. Podobnie jak wielu innych chrześcijan, ojciec Digal został wygnany z tego miejsca przez rozwścieczony tłum w sierpniu 2008 roku. Teraz zobaczył to wszystko, co pozostało z jego parafialnego kościoła. Plakat kampanii fundamentalistów hinduskich, który nawoływał do zamieszek, jest nadal widoczny na murach domu jego sąsiada. Dzisiaj Arun Digal po raz pierwszy wraca również do domu swoich rodziców. Zniszczenia widoczne w tym domu zostały dokonane przez osoby spoza wioski, ale to mieszkańcy wioski, jego sąsiedzi, wskazywali domy chrześcijan. Choć mały kościół Aruna leży w gruzach, nowy kościół jest budowany niespełna 20 km od tego miejsca. Podobnie jak większość parafii w prowincji Kandhamal, również parafia katolicka Simon Bad jest biedna. Bez pomocy z zewnątrz tutejsi wierni nie byliby w stanie wznieść nowego kościoła. Dlatego organizacje takie jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazują im znaczną pomoc na to dzieło. Teraz, gdy tak wiele innych kościołów w prowincji zostało zniszczonych, ten nowy nabiera zupełnie nowego znaczenia. Przemoc nie jest w stanie osłabić wiary chrześcijańskiej, a tym bardziej usunąć chrześcijan z tego terenu. Wprost przeciwnie, kościół jest większy i mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Siostry Kiran i Saroini ponownie są w drodze do kolejnego obozu. W tym obozie uchodźcy muszą radzić sobie sami. Nie mają już pomocy ani wsparcia od rządu i Czerwonego Krzyża, który nadal pomaga uchodźcom znajdującym się w innych obozach. Wiele rodzin mieszka tutaj tymczasowo w opuszczonych straganach. Te kobiety opowiadają o młodej matce, która leży chora w szpitalu po porodzie. Rodzice tej dziewczyny nie mogą zapłacić czesnego za szkołę, ponieważ cały swój dobytek stracili w pogromach chrześcijan w sierpniu 2008 roku. Siostra Kiran zachęca dziewczynkę do dalszego uczęszczania do szkoły. Obiecuje zebrać wśród sióstr w klasztorze kwotę potrzebną na czesne, która powinna wystarczyć na kolejny rok nauki. Cicha ulica w libańskim mieście Zachle. Ten dziedziniec, na który wychodzą dwa małe pokoje, jest obecnie miejscem, w którym dzieci mogą bawić się z dala od wojennej zawieruchy, której były świadkami parę miesięcy wcześniej w Syrii. Pewnego dnia było zawieszenie broni. Poszedłem odebrać syna ze szkoły, ale zaczęli strzelać. Ciała leżały na ulicach. Myślałem, że nie damy rady wrócić do domu. To wtedy postanowiłem, że wyjadę z Syrii i zabiorę moją rodzinę w jakieś bezpieczne miejsce. Były biznesmen chcący zachować anonimowość ma nadzieję, że wróci do domu i zacznie normalne życie, gdy tylko ustaną walki. Rysunki jego 7-letniego syna są świadectwem tragicznego konfliktu, który przerodził się w powszechny chaos. W marcu 2011 roku w całej Syrii wybuchły antyrządowe protesty. Aby je stłumić, rządząca partia Baas wyprowadziła na ulicę wojsko. Protesty szybko przerodziły się w gwałtowne rozruchy, które siły prezydenta Bashara al-Assada usiłowały stłumić. Rozpętał się krwawy konflikt, który pochłonął już ponad 70 tysięcy ofiar i pozbawił domu miliony Syryjczyków. Konflikt w Syrii jest skomplikowany i nikt nie chce przyznać, że to jest wojna domowa. Opozycja mówi, że walczy o demokrację. Rząd twierdzi, że walczy z terroryzmem, bo rzeczywiście mamy do czynienia z licznymi aktami terroru. Syria odgrywa ważną rolę polityczną. Rosja, Iran, Arabia Saudyjska i wiele innych krajów ma tu swoje interesy. To jest wojna zastępcza i niestety największe koszty tego konfliktu ponosi naród syryjski. Jest chaos, jest przemoc, jest krew, jest śmierć. Życie zostało sparaliżowane, straciliśmy wszystko. Co mogę wam powiedzieć? Tylko jedno i mówię to w imieniu większości. Dosyć, dosyć. Dosyć. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
chrześcijanie mieszkają w Syrii od I wieku. Od początku konfliktu 1/4 chrześcijańskiej populacji Syrii, prawie 400 tysięcy ludzi, została wysiedlona albo musiała opuścić kraj. Opustoszały całe dzielnice i miasta, gdy konflikt się rozlał. Ta młoda rodzina uciekła do Bejrutu, obawiając się o swoje życie po tym, jak zaczęło się ostrzeliwanie ich dzielnicy w Damaszku. Z powodu swojej wiary czuli się coraz bardziej zagrożeni. W miarę jak kryzys w kraju się zwiększał, zauważyłem, że niektórzy z moich znajomych zaczynają odnosić się do mnie inaczej. Problem w tym, że chrześcijanie w oczach opozycji popierają reżim. Z kolei reżim zarzuca nam, że usiłujemy być bezstronni. Prawda jest taka, że my nie chcemy się opowiadać po żadnej stronie. Chrześcijanie chcą po prostu pokoju w Syrii. Ten człowiek, który wraz z rodziną znalazł schronienie w Zachle, musiał uciekać ze swojej wioski. Zostawił wszystko, co miał i wyjechał, bo mu poważnie grożono. Jako mniejszość żyliśmy w zgodzie z naszą gminą. Gdy przybyli rebelianci i zaczęły się walki, przyszli do nas jednego dnia i kazali się wynosić z domu, grożąc, że jak nie pójdziemy, to nas pozabijają. Gdy patrzymy na Homs, widzimy wspaniałe tradycje chrześcijaństwa. Za chrześcijaństwem szła kultura, wiedza, biznes i był pokój. Chrześcijanie byli zawsze bardzo szanowani, a teraz 28 chrześcijan, jeden kapłan. Co tu można powiedzieć? Chrześcijanie są celem, są porywani, żąda się za nich niewiarygodnie wielkich okupów, jakich nikt nigdy nie będzie w stanie zapłacić. I do tego oni cierpią. Nie ma dnia bez łez. Moim zdaniem ludziom, którzy wyjechali za granicę, będzie bardzo trudno wrócić. Może przyjadą odwiedzić swoich rodziców, rodzinę, przyjaciół. Tym, którzy zaczęli wszystko od nowa, znaleźli pracę, będzie trudno wrócić. Ale ja mam nadzieję, że oni mimo wszystko wrócą. Teraz nasi ludzie potrzebują przede wszystkim miłości i poświęcenia, ale potrzebują też materialnego wsparcia. Naprawdę, potrzeba im wszystkiego, bo wszystko, co mieli, musieli porzucić. Ci ludzie, jako chrześcijanie, zadają bardzo trudne pytania. Dlaczego cierpimy? Jesteśmy dobrymi ludźmi, nie stosujemy przemocy. Bóg nas karze? Ale za co? Te pytania będą zadawali zawsze, a my musimy pomóc im w znalezieniu odpowiedzi. I musimy myśleć o przyszłości. Ja wierzę, że wojna nie będzie trwała wiecznie. My musimy dać im nadzieję. Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheimnot, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios.